hipokamp, jakie ma funkcje i jakie są skutki jego uszkodzenia? Hipokamp, jakie ma funkcje i jakie są skutki jego uszkodzenia? Hipokamp jest CZ, ci mózgowia, która odpowiada przede wszystkim za pamięć długotrwałą i przestrzenną. Hipokamp został odkryty już kreska dawno, a mimo to struktura ta wci interesuje naukowców. Wynika to chociaż kreska by z tego, kreska e znajdowane s coraz to nowsze powiązania pomiędzy hipokampem i jego funkcjonowanie maru kreska norodnymi schorzeniami, takimi jak na przykład. Choroba Alzheimera, padaczka czy depresja. Poznaj funkcję hipokampu i dowiedz się, jakie są skutki jego uszkodzenia. Osoba z uszkodzonym hipokampem ma problemy z zapamiętywaniem nowych wspomnień i przypominaniem sobie tych sprzed lat. Hipokamp stanowi CZ układu limbicznego, uznawanego za CZ mózgowia i odpowiadające za procesy pamięciowe i odczuwanie emocji. U ludzi występują dwa hipokampy, jeden z nich umiejscowiony jest w obrębie prawego, a drugi w obrębie lewego pebata skroniowego mózgu. Nazwa tej CZ, ci mózgowia wzięła się od jej kształtu. Hipokamp przynajmniej według niektórych przypomina bowiem konika morskiego, a w języku greckim hippos oznacza konia, natomiast kampos to morski stwór. O hipokampie medycy zaczęli rozprawia Jukreska dosyć dawno. Pierwsze opisy tej struktury mózgowia pochodz bowiem Jukreska z 1587 roku, ich autorem był wenecki anatom Julius Caesar Aranzi. Przez wiele wieków, a kreska po dzień dzisiejszy, struktura ta interesowała wielu naukowców, którzy powiedzieli hipokampowi nie ma bo badat. Takie zainteresowanie wynika bo zarówno z tego, jakie jest funkcja hipokampa, ale i z ludzkiej cechaci poznania. Dzięki badaniom tej struktury odkryto wiele ciekawych wniosków dotyczących funkcjonowania układu nerwowego. Spis treści: hipokamp, funkcje hipokamp, struktura układu nerwowego o wyjątkowych w baci w ociach hipokamp. Co mokreska E doprowadza do jego uszkodzenia? Hipokamp. Skutki uszkodzenia tej CZ, ci mózgowia hipokamp. Funkcje hipokamp odpowiada G głównie za pamięć deklaratywn dotycz ceru kreska norodnych zdarzeń oraz sytuacji, a tak kreska E za pamięć przestrzenn to, kreska E pamiętamy drog do domu, do pracy czy do ulubionej restauracji, zawdziczamy w banie jemu. Informacje, które docierają do mózgowia, przechowywane jest pocztkowo w obrębie tzw. hipokamp uznawany jest za struktur, która przetwarza informacje znajdujące się w obrębie pamięci krótkotrwałej i która mokreska E niejako umieszcza je w obrębie pamięci długotrwałej, doprowadzające do występowania u nas rukreska norodnych wspomnień, a tak kreska E do nabywania przez nas wiedzy. Hipokamp odpowiada przede wszystkim za mokreska liwo gromadzenia przez nas rukreska norodnych wspomnień. Odgrywa on bowiem rolę w zachodzeniu zjawisk związanych z funkcjonowaniem pamięci długotrwałej. Przez wiele lat hipokamp był dla badaczy struktur wyjątkowo tajemniczy. Z tego w banie powodu prowadzono liczne badania dotyczące funkcji hipokampa. Najprawdopodobniej jednak największe znaczenia miałby te prace, których wykonanie by było mokreskaliwe dziki pewnemu młodemu amerykańskiemu pacjentowi. Osob te by Henry Molaison, który boryka psi z opór na leczenie postaci padaczki.
postanowi PON skorzysta z radykalnej metody terapeutycznej, czyli z zabiegu neurochirurgicznego, podczas którego usuni tam jabłaby u niego CZ mózgowia. Zabieg rzeczywiście przeprowadzono, resekcji podlega ba podczas niego CZ tkanki nerwowej pacjenta, która uznana została za ognisko padaczkorodne wrót usuni tej tkanki znajdowałaby się CZ, ci hipokampu Mollisona. Operacji pacjenta mokreskana by bo uzna za udan, ale tylko CZ, ciowo. Okaza bosi, kreska e po niej rzeczywiście uda bosi opanowa przebieg padaczki u pacjenta, jego inteligencja pozostawa ba na poziomie sprzed operacji, pojawiłby się u niego jednak znaczne problemy z pamięci. Po zabiegu pacjent zasadniczo nie pamięta kreska adnych wydarzeń ze swojej przeszłości, oprócz tego dowiadcza problemów z formowaniem nowych wspomnień. Byby one tak znacznego stopnia, kreska Mollison, rozmawiaj C z jakim CZ bowiekiem, mógłby zapomnieć o tym, z kim prowadziłby dyskusji nawet w sytuacji, kiedy zaledwie odwróci PON na chwilgie bof od swojego rozmówcy. Zaburzenia, które pojawiłby się u wspomnianego wykreska EI pacjenta, pozwoliłby nie tylko odkryć funkcję hipokampa, ale i wniósłby wiele do ogólnego zrozumienia procesów związanych z ludzką pamięcią długotrwałą. Hipokamp, struktura układu nerwowego owytkowych w baci w ociach. Hipokamp jest jeden z ciekawszych CZ, ci układu nerwowego nie tylko ze WZGL du na to, jak wielką rolę odgrywa on w procesach związanych z ludzką pamięci. Przez wiele lat, wiat medyczny uwa kreska ap. Kreska E rozwój tkanki nerwowej przede wszystkim rozmna kreska A niesi komórek nerwowych zachodzi wypcznie w okresie wewnątrzmacicznym i kreska E później, w trakcie kreska lcia, nie mają kreska mo kreska liwoci powstawania nowych neuronów u CZ bowieka, to w banie miałoby odpowiada za traktowanie rukreskanych chorób neurologicznych jako wyjątkowo groznych jednostek uszkodzone wskutek choroby komórki nerwowe nie mogłyby bowiem by w jakikolwiek sposób zastępowane nowymi neuronami. Wraz z cały czas się rozwijającymi mokreskaliwociami badawczymi i postępem medycyny okaza bo się jednak, kreska E poprzednie spostrze kreska Enia badaczy nie do kotca byby zgodne z prawd. Wykryto bowiem, kreska E w pewnych rejonach mózgowia mok powstawa ju kreska w trakcie kreska lcia nowe komórki nerwowe. Jedna ze struktur posiadających takie mokreskaliwoci jest w banie hipokamp. Hipokamp, co mokreska E doprowadza do jego uszkodzenia? Doprowadza do uszkodzeń tej struktury mok takie procesy, które ogólnie jest niekorzystne dla całego mózgu. Mowa tutaj o niedokrwieniu czy niedotlenieniu, ale i o urazach czy rukreskanych schorzeniach infekcyjnych, takich jak na przykład zapalenie mózgu. O mokreskaliwo uszkadzania hipokampa podejrzewany jest równie kreska stres, szczególnie ten, który dowiadczany jest przez debu kreskaszy czas. Taki wniosek wysuni to na podstawie obserwacji pacjentów z zespołem Cushinga, czyli z jednostk, w przypadku której w organizmie pacjenta pojawia się nadmiar kortyzolu. Hormon ten szczególnie u kreska w nadmiernej ilości pobudza tzw. o stresu, z bo kreska on spod wzgórza, przysadki i nadnerczy. Uczony Mudabosi z kolei zaobserwowa, kreska E u chorych z hiperkortyzolemią kreska E dochodzi do zmniejszenia wielkości hipokampa.
Hipokamp-e by tak naprawdę uszkadzany w przypadku wielu rukreskanych patologii. Wyrukreskania się jednak kilka jednostek chorobowych, które w szczególny sposób jest powiązane z samym w banie hipokampem. Wrót nich wspomniem okreskana chocia kreska by o chorobie Alzheimera u cierpicych na niej pacjentów stwierdzane bywa zmniejszenie rozmiarów hipokampa. Podobne zjawisko obserwowane bywa u osób, u których występuje depresja. Rukreskanego typu zaburzenia dotyczce hipokampa powizywane bywa i równie kreska ze schizofrenii i padaczk, podejrzewa się równie kreska e hipokamp i zaburzenia jego czynności związane s z występowaniem przejściowej amnezji globalnej. W przypadku wymienionych schorzeń nie do końca znany jest na chwilę obecny kierunek stwierdzanych zalek kreskanoci przykładowo u chorych na padaczk nie jest jasne, czy sama padaczka prowadzi do uszkodzenia hipokampa, czy te kreska to w banie zaburzenia czynności hipokampa mok stanowi przyczyny padaczki. Aby jednoznacznie określić tego typu zalek kreskanoci, konieczne jest przeprowadzenie jeszcze wielu rukreskanych badań. Wakreskane hipokamp, skutki uszkodzenia tej CZ, ci mózgowia patrzce na to, jakie jest funkcja hipokampa, do łatwo mokreskana si domyli, do czego doprowadza i uszkodzenia i zaburzenia czynności tej struktury. Przede wszystkim do zaburzeń pamięci. Bejmujone zarówno odtwarzanie wspomnień z przeszłości, jak i kreowanie nowych. Pacjenci z dysfunkcji hipokampa mok przez to mienie bywa be problemy z przyswajaniem nowej wiedzy i z uczeniem się w kodcu to w banie gromadzenie informacji w pamięci długotrwa beją okreska liwia nam uczenie się nowych odzyków czy zapamiętywanie przeczytanych ksi kreska ek. Problemem w przypadku uszkodzeń hipokampa jest to, kreska e zasadniczo nie jest obecnie dostateczne pny metody ich leczenia. Pacjentom proponowane mogłyby rukreskane treningi pamięci i wiczenia poprawiać stopień ich funkcji poznawczych, aczkolwiek terapie skierowane ku poprawie funkcji samego hipokampa w tej chwili po prostu nie istnieje.